Z Polską w sercu rozmawiam z profesorem Piotrem Stankiewiczem. W pierwszej części mówiliśmy o tym, czym jest Zielony Ład. Ja nawet mówiłem czasami, czym jest Nowy Ład i chyba to przejęzyczenie, ta pomyłka dobrze odpowiada temu, czym on jest. On będzie czymś nowym, czymś, czego jeszcze nie wiemy. Panie profesorze, postarajmy się przewidzieć, jak będzie wyglądał ten świat, do którego nas zaprasza Frans Timmermans, do którego nas zaprasza Komisja Europejska. Czy jesteśmy w stanie właśnie zwrócić uwagę na jakieś elementy, które na pewno się zmienią, pewne elementy, które będą podobne? Czy wszystko się zmieni, czy będą jakieś korekty? I wydaje mi się, że nie tylko my mamy taką rozmowę, tylko też coraz więcej Polaków, coraz więcej Europejczyków. Spójrzmy choćby na pojawiające się protesty. Od wielu, wielu lat mamy do czynienia, od wielu, wielu lat nie mieliśmy do czynienia z tak masowymi protestami, można powiedzieć, paneuropejskimi. Komisja Europejska zawsze chciała stworzyć ten lud europejski i on rzeczywiście się teraz tworzy, dzięki naszym rolnikom, trochę przeciwko tej Komisji Europejskiej. Więc pytanie do pana, jakie są skutki tych regulacji, a widać, że te skutki jakieś są, skoro mamy protesty. Te skutki... Nie wiem, czy już teraz możemy mówić o tym, jakie te skutki są, bo w tym momencie my ciągle jesteśmy trochę w takim oku cyklonu. Wokół nas są bardzo silne zmiany, zarówno związane ze zmianami klimatycznymi, jak i z Zielonym Ładem jako odpowiedzią na zmiany klimatyczne, ale mam poczucie, że my ciągle będąc w jego centrum, tak jak wokół cyklonu, nie widzimy tych skutków. Też z tego powodu, że one w silniejszym stopniu uwidocznią się na przykład w wymiarze ekonomicznym, jak wynika z różnych prognoz, około roku 2030-35, ale też przede wszystkim ze względu na to, że my, i na tym chyba polega cały problem z tak szeroko zakrojoną polityką jak Zielony Ład, że my po prostu tych skutków przewidzieć nie możemy. Także ja bym trochę odwrócił to pytanie i raczej bym spytał nie o to, co my wiemy już dzisiaj, jak będzie wyglądał ten świat. Tego, czego nie wiemy. Ale to, czego nie wiemy. I skupił się właśnie na tych niepewnościach, bo też przy wszystkich działaniach foresightowych skupiamy się właśnie na tym, co jest niepewne i co jest niewiadome. I na tych niepewnościach budujemy dopiero scenariusze. I to jest też właśnie pewne wyzwanie dla polityk, dla polityk związanych z Zielonym Ładem. To jest ciągły ten brak tego spojrzenia na to, gdzie są te punkty ryzyka, gdzie są te punkty niepewności, gdzie są te momenty, w których sytuacja może pójść tak albo tak. I wydaje mi się, że to warto sobie spróbować określić i zidentyfikować i może wtedy nie będzie takich zaskoczeń, bo to jednak było pewne zaskoczenie dla przynajmniej opinii publicznej, jak właśnie z protestami rolników, które były dość łatwe do przewidzenia. Tak, ale właśnie mówi pan o oku cyklonu. Wydaje mi się, że to jest piękna metafora, że tak jak patrzyłem na protesty rolnicze, to ja miałem poczucie, że oni już wiedzą, oni już rozumieją, co to jest. A my jako, powiedzmy, właśnie naukowcy, może właśnie jakaś tam klasa średnia, wielkomiejska, my nie jesteśmy właśnie w tej burzy, tylko jesteśmy w tym oku cyklonu i sobie tak patrzymy, a jakoś to będzie, nie? Że tutaj patrzymy na tych ludzi, którzy tam protestują, no to może tylko ich to dotyczy, nie? Ale jak ja przestanę móc wjeżdżać moim samochodem do Warszawy, to widzę już, że to nie jest już tylko gdzieś tam naokoło, tylko że to też dotyczy mnie. Czyli to oko cyklonu, wydaje mi się, może nam dawać taką złudne poczucie spokoju, podczas gdy rzeczywiście już wokół nas się rozpętała burza. Tak. Faktycznie tak jest, ale ja bym się jednak nie zgodził z tym, że rolnicy już wiedzą, co to oznacza, bo myślę, że oni też jeszcze nie wiedzą. Bo nawet jeśli spojrzymy na przedmiot protestów rolników, to te regulacje, które zostały wprowadzone i które wywołały takie protesty, to były regulacje bardzo niewielkie. To był tak naprawdę, nie wiem, czy balon próbny, który miał za zadanie sprawdzić, jaka będzie reakcja, czy po prostu stopniowanie napięcia, ale to były regulacje, co do których trudno było się spodziewać, że akurat one wywołają protesty, bo no, czego one dotyczyły? One dotyczyły tego, że kilka procent ziem rolnych musi być ugorowanych, tego, że musimy zmniejszyć ilość nawozów, które wykorzystujemy. Oczywiście to z perspektywy tu i teraz i
kosztów na przykład nawozów, które są dzisiaj, to jest spory problem, ale w perspektywie 30 lat Zielonego Ładu i planów, które są zapisane odnośnie rolnictwa, takich jak na przykład objęcie sektora rolnego systemem handlu emisjami ETS, to w momencie, to jest nie do porównania, bo tamto dopiero będzie rewolucją i dopiero tamto naprawdę przełoży się nie tylko na zwiększenie kosztów, ale przełoży się na pewne zmiany strukturalne i na kształt rolnictwa, na to, kto będzie rolnikiem, kto nas będzie żywił, czy będziemy suwerenni żywnościowo, czy będziemy mieli bezpieczeństwo żywnościowe w Europie, czy będziemy mieli małe, rozproszone rolnictwo, czy będziemy mieli wielkich potentatów rolnych. No bo chociażby jeśli będziemy chcieli zredukować emisje w rolnictwie, no to już nie mówiąc o tym, że bardzo trudno jest wyobrazić sobie cały ten sprzęt rolny, który nagle będzie napędzany na coś innego niż na ropę, tak, zapewne na prąd, czyli po prostu będziemy mieli do czynienia z elektryfikacją, no to następuje podstawowe pytanie takie, kogo będzie stać na taką zmianę technologiczną. No już teraz na Podlasiu rolnicy, którzy mają kilkadziesiąt, powiedzmy do 100 czy 200 krów, napotykają na pewną taką barierę technologiczną przy zwykłych, prostych kryteriach, wymogach higienicznych, które związane są z dojeniem krów po prostu. Wszelka automatyzacja polegająca na przykład na wprowadzeniu prostej, ale jednak automatycznej dojarki, która zastąpi tutaj pracę ludzi, są nieopłacalne przy poziomie powiedzmy 100 czy 200 sztuk bydła. W związku z tym oni jakby w ogóle tego u siebie nie wprowadzają, bo ich po prostu nie stać na wydanie kilku milionów złotych na zautomatyzowany system dojenia u siebie w oborze. A co wtedy, jak będziemy musieli wprowadzać drony robiące opryski, sensory monitorujące na poszczególnych fragmentach pola poziom nawilżenia gleby, substancji odżywczych w glebie i tak dalej i stosować tak zwane rolnictwo precyzyjne. No jest to coś, co jeśli będzie wymuszone regulacjami, to będzie oznaczało to po prostu zamknięcie iluś małych produkcji rolnych. I myślę, że tego tematu my w ogóle jeszcze nie mamy. To niesamowite. Czyli to tylko podsumowując, nie? Czyli to, co pan mówi, to jest, że rolnicy właściwie teraz nie powinni protestować, bo to jest mały pikuś. Tak naprawdę powinni protestować przeciwko tej rewolucji, która tutaj właściwie jakieś takie falki... Znaczy, ja bym nie powiedział, że powinni protestować, ale powinniśmy wszyscy przyjrzeć się tym możliwym skutkom i już teraz zacząć się zastanawiać temu, jak wprowadzać pewne programy osłonowe, jak starać się złagodzić te konsekwencje. Bo w tym momencie, oczywiście tutaj, żeby oddać to też Zielonemu Ładowi, jest tam duży obszar tak zwanej sprawiedliwej transformacji, który ma na celu rekompensowanie szkód. To jest jeden również z filarów Zielonego Ładu, założenie, że nikt nie zostaje zostawiony, nikt nie jest zostawiony z tyłu, dbamy o wykluczonych. Tylko ta dbałość o wykluczonych i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to są działania o charakterze ekonomicznym, skoncentrowane przede wszystkim na ekonomicznym wsparciu regionów węglowych i nacelowane przede wszystkim na odtwarzanie utraconych miejsc pracy. To nie jest ten wymiar społeczny, strukturalny, systemowy, o którym tutaj mówimy, bo on jest też trudny do uchwycenia i takiego zaadresowania poprzez instrumenty finansowe. Coś jeszcze powinniśmy powiedzieć o rolnictwie, bo to trochę mnie przeraziło. Właśnie te drony nad polami, które ja znam właśnie ze swoich własnych badań w Żmiącej. Jak pomyślałem sobie, że w tych podgórskich wsiach, które ja znam dobrze i które badałem też przez lata, jeśli tam będziemy właśnie mieli automatyzację, no to w ogóle to nie będą te wsie, prawda, które my kochamy i do których chcieliśmy wracać. Tak, to dokładnie o to chodzi, że to nie będą te wsie, że to nie będą ci sami rolnicy, to po prostu będzie inny świat i to nie tylko w obszarze rolnictwa, bo wracając chociażby do obszaru elektromobilności, no tu jest pytanie, jak sobie wyobrażamy nasze życie codzienne w momencie, kiedy będziemy musieli funkcjonować nie w modelu dwóch samochodów stojących przed domkiem, w którym mieszkamy, czy przed domem, w którym mieszkamy, ale w modelu takim, w którym posiadanie samochodu jest luksusem.
tak? W tym klasa średnia, nawet klasa średnia korzysta z rozwiązań typu car sharing, transport publiczny i tak dalej. I oczywiście pewne modele tego, jak ten nasz świat będzie miałby wtedy wyglądać, są, bo miasto 15-minutowe jest pewną propozycją tego, jaki my świat chcemy, tak, chcemy stworzyć. No ale jeśli popatrzymy na to, że 40% miast powiatowych w Polsce nie ma transportu, nie ma dostępu do transportu publicznego, no to pytanie jest, jak to się przyczyni do jeszcze większego wykluczenia i ubóstwa transportowego w kraju. Czy to nie będzie tak, że klasa wielkomiejska będzie żyła w 15-minutowych miastach, a prowincja będzie jeszcze bardziej wykluczona i będzie musiała ponosić koszty związane z wykorzystywaniem przestarzałych samochodów spalinowych, obarczonych olbrzymimi opłatami za emisję, dlatego że zbudowanie efektywnego transportu publicznego na skalę takiego dużego kraju jak Polska w ciągu kilkunastu lat, wydaje, czy nawet 20, wydaje się niemożliwe. Więc pytanie, czy na przykład nie będziemy drugą taką Kubą, w której jeździ mnóstwo absolutnie pięknych, ale no jednak technologicznie przestarzałych samochodów z lat 70. i 80., prawda? Tak, no ja już taką Kubę wprowadzam u siebie w swoim gospodarstwie domowym, bo mam właśnie tam kilkudziesięcioletnie samochody. I też a propos samochodów, tak bardziej anegdotycznie, ale chciałem zapytać sztucznej inteligencji, ChatGPT, czy moja 27-letnia Toyota jest bardziej ekologiczna od Porsche Cayenne elektrycznego zmienianego co tam 2 czy 5 lat, nie? I ta sztuczna inteligencja bardzo się broniła i mówiła, że zawsze są lepsze te samochody elektryczne, że są właśnie bardziej ekologiczne, czyste i tak dalej, nie? Natomiast na taki, na chłopski rozum, mój socjologiczny chłopski rozum, no to jest tak, jeśli ja mam przez 27 lat jeden samochód, nie zmieniam go, to wydaje się, on jest bardzo, bardzo ekologiczny, mimo tego, że są oczywiście te większe zanieczyszczenia, nie? I więc tutaj też jakby zobaczyłem, że ta sztuczna inteligencja, mimo że jest taka właśnie obiektywna i neutralna, to na pewno nie jest neutralna klimatycznie, bo jest na pewno po tej drugiej stronie, nie? Więc chcę pana zapytać o może ideę z tym związane. Dlaczego my tak szybko przejmujemy tę ideę Zielonego Ładu, nie? Według mnie płynie z tego, co pan mówił, też tego pewnego rodzaju doktryna szoku. Czyli, że jest kryzys, świat się pali, musimy szybko teraz coś zmienić i troszeczkę przestajemy myśleć i liczyć, nie? Tak ostatnio też a propos samochodów, to ślad węglowy najmniejszy od początku wyprodukowania do końca właśnie działania danego samochodu, najmniejszy ma diesel Skoda, prawda? Więc, to też idzie wbrew takim, powiedzmy, chłodnym kalkulacjom, że teraz wszyscy mówią, nie, musi być elektryczność, musi być elektromobilność. Skąd się biorą te idee, które sprawiają, że my tak łatwo na ten kryzys reagujemy właśnie w taki, a nie inny sposób? To ja bym powiedział tak przewrotnie, że chyba z braku innych idei. To znaczy z takiego powodu, że jeśli faktycznie przyjmiemy tę interpretację, czy ten stan rzeczy, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym i musimy, nie ma tutaj czasu na ewolucyjne, powolne zmiany, no to nie mamy właściwie alternatywnej propozycji. Wtedy nikt nie ocenia skutków regulacji, bo po prostu musimy to zrobić. Nie? Tak, i to faktycznie jest tak, że no, faktycznie innego pomysłu na to, jak sobie dać radę, nie mamy. Więc myślę, że to jest trochę próba takiego szarpnięcia cuglami w ucieczce przed totalnym kolapsem i przed kryzysem. Nie chcę używać słowa apokalipsą, bo zostanę zaraz pociągnięty tutaj w tę stronę, więc... Ale przyznam, że bardziej... za każdym razem, kiedy pan mówi kryzys, ja sobie to tłumaczę apokalipsa. Wtedy pan mówi, nie, to, ale to nie jest jeszcze tak mocny kryzys, więc może to nie zarządzanie kryzysowe, tylko właśnie takie jeszcze bardziej delikatne. Nie, myślę, że to jest próba z jednej strony ucieczka, to jest z jednej strony próba ucieczki przed, nazwijmy to apokalipsą, w sensie totalnym, za załamaniem podstaw naszej cywilizacji związaną z globalnym ociepleniem i krótko mówiąc, to jest próba ucieczki przed takim światem Mad Maxa, ale z drugiej strony to jest też próba ucieczki przed jeszcze bardziej radykalnymi zmianami,
w samej naturze kapitalizmu. No bo to, o czym na przykład dzisiaj jeszcze nie rozmawialiśmy, to są wszystkie te koncepcje dewzrostu czy tak. postwzrostu, no i generalnie koncepcje, które mówią o tym, które też podchodzą krytycznie do Zielonego Ładu, jako, z kolei jako zbyt mało radykalnego, i które mówią o tym wprost, że to wszystko są półśrodki, bo tak naprawdę my musimy zmienić naturę kapitalizmu. No i trudno się z tym po części przynajmniej nie zgodzić, bo jednak jeśli popatrzymy na to, co jest sednem problemu, no to sednem problemu jest gospodarka kapitalistyczna oparta na absolutnie nadmiarowej konsumpcji jednorazowych dóbr. Jeśli zaczniemy wnikać w kwestię, co w ogóle fascynujące statystyki pokazujące rozkład emisji według klas społecznych i według nierówności społecznych, no to nagle się okazuje, że za zdecydowaną większość emisji odpowiadają nie tylko kraje rozwinięte, co do czego oczywiście co jakby wszyscy to wiemy, ale w ramach poszczególnych krajów mamy do czynienia no chociażby z taką sytuacją, że za 50% emisji z transportu lotniczego odpowiada 1% najczęściej podróżujących ludzi na świecie, że 10% najbogatszych ludzi na świecie odpowiada za 50% emisji, więc to jest kwestia też tak. czysto klasowa i to jest kwestia związana z, po prostu z nadmiarową konsumpcją klasy średniej oraz elit, które powodują, że nasza gospodarka jest po prostu totalnie niezrównoważona. Mam takie poczucie, że robimy taką mapę tego, co ma nadejść. Zrobiliśmy mapę rolnictwa, zrobiliśmy mapę miast. Teraz dochodzi do tego jeszcze transport lotniczy. Czy jeszcze powinniśmy jakieś te obszary niepewności tutaj dla mnie, dla naszych słuchaczy zaznaczyć? Ja myślę, że warto tutaj trochę zejść na ziemię faktycznie z tego takiego bardzo przekrojowego spojrzenia i spojrzeć na Polskę i na to, co wiemy i czego nie wiemy w odniesieniu do Polski. Bo tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że mamy cały szereg bardzo solidnych prognoz przygotowywanych chociażby przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych przy Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami przy Instytucie Ochrony Środowiska. Długa nazwa, ale to jest generalnie najważniejszy polski ośrodek analityczny państwowy zajmujący się liczeniem emisji i analityką w tym obszarze. Oni wydają regularnie, bazując na swoich danych stricte ilościowych, analizy scenariuszowe, prognostyczne, pokazujące właśnie owe skutki, konsekwencje wdrażania konkretnych rozwiązań z zakresu Zielonego Ładu dla Polski. Jeśli spojrzymy na to, jak one się kształtują, to nie wchodząc w szczegóły, jeden wniosek, który tutaj jest bardzo ważny politycznie, choć dość niewygodny w ramach dominującej narracji, no to jest jednak taki, że Polska będzie należała do krajów, które poniosą największe koszta, czy do grupy krajów, które poniosą największe koszta związane z transformacją energetyczną. To jest oczywiście spowodowane przede wszystkim naszym zapóźnieniem w zakresie inwestycji w energetykę i będzie związane z tym, że będziemy musieli ponieść większe nakłady inwestycyjne na wymianę mocy w energetyce, wymianę sieci energetycznych i te nakłady inwestycyjne przełożą się bezpośrednio na spadek konsumpcji gospodarstw domowych o 1-4%, chyba tak to jest szacowane w tych analizach, w perspektywie do 2035 roku. To się przełoży również na około 1% spadek PKB, ale co ważniejsze, to jest, bo można powiedzieć, okej, no te koszty trzeba ponieść, tyle lat nie inwestowaliśmy, teraz musimy zainwestować, no ale to, na co warto tutaj zwrócić uwagę z perspektywy przede wszystkim pewnych też nastrojów politycznych, to jest to, że w ten sposób dysproporcje pomiędzy bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej i tymi mniej rozwiniętymi będą się po prostu pogłębiały. No i teraz pytanie o to, jakie to będzie miało konsekwencje. Jakie to będzie miało konsekwencje również polityczne w zakresie wyborów politycznych i wyników tych wyborów. Jakie to będzie miało konsekwencje społeczne, wracamy do protestów. I jakie to będzie miało też konsekwencje w zakresie polityk społecznych, które muszą być prowadzone w takich krajach jak
jak Polska. I wydaje mi się, że tu warto o tym powiedzieć właśnie po to i warto o tym w ogóle mówić, a nie unikać tego tematu, jak to dziś wydaje się, że ma miejsce, chociażby po to, by bardziej aktywnie zabiegać o programy osłonowe. Tak? Bo jeśli przyjmiemy fakt, że Polska będzie wśród krajów bardziej poszkodowanych, no to być może powinniśmy bardziej aktywnie starać się chociażby o środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji albo dodatkowe działania łagodzące, prawda? Czy chociażby być może nie musimy spełniać na takim samym wyśrubowanym poziomie norm redukcji emisji jak inne kraje. Mhm. To na koniec, panie profesorze, co mamy robić w takim razie? No bo okazuje się, że jest przed nami jakaś wielka rewolucja. Nie jesteśmy do niej przygotowani. Jeśli protestujemy, to tak naprawdę nie przeciwko jej samej, tylko jakimś takim pobocznym odpryskom jej nawet, można by powiedzieć. Sposobowi realizacji tej więc polityki. Więc co mamy robić jako Polska, jako Polacy dzisiaj, żeby się do tej rewolucji przygotować? Czy powinniśmy zacząć chodzić do terapeutów? To mi się kojarzy z też znaną panu książką Traumą Wielkiej Zmiany. Wydaje się, że ta zmiana nadchodzi, więc może właśnie terapię powinniśmy wziąć, z drugiej strony właśnie jakieś programy osłonowe, a może coś jeszcze innego? Wydaje mi się, że powinniśmy się solidnie zabrać za politykę związaną z Zielonym Ładem i właśnie to jest trochę też taka sytuacja, w której eksperci, badacze społeczni, analitycy rzeczywistości społecznej i gospodarczej powinni się zaangażować, być zaangażowani w o wiele większym stopniu w projektowanie polityk publicznych. Tak, żeby spojrzeć na nie kompleksowo, długofalowo, wariantowo, po to, by spróbować te konieczne, jak dzisiaj przyjmujemy, zmiany, które są wdrażane wraz z Zielonym Ładem, przeprowadzić w sposób jak najbardziej łagodny, czy też właśnie sprawiedliwy, równy, niewykluczający, jak to jest możliwe. Więc myślę, że to jest taki moment, w którym nie ma miejsca na business as usual, nie ma miejsca na politykę, którą zostawiamy politykom, tylko powinniśmy też jasno sobie powiedzieć, że to jest rewolucja i wszyscy jesteśmy właśnie częścią tej rewolucji i jest to pewnego rodzaju też wyzwanie dla nas, jako dla badaczy społecznych, by bardziej zaangażować się w analizę tego, co ta rewolucja oznacza. Powiedział pan dzisiaj tyle rzeczy, że z jednej strony mam taką chęć, żeby w ogóle uciec, nie? Że to jest zbyt skomplikowane, że to jest tak w sumie potężne wyzwanie, że najlepiej byłoby się zagłębić właśnie w jakiegoś tam klasyka socjologii, sobie to poczytać, a z drugiej strony też czuję taką mobilizację, żeby jakoś stawić temu tygrysowi zmiany, który do nas przychodzi czoło. I za to panu bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.